W zadaniu mamy dane, że kosinus 58 stopni równa się w przybliżeniu 0,53. W przybliżeniu, a nie dokładnie, bo jest to ułamek o nieskończonym rozszerzeniu dziesiętnym, te cyfry ciągną się w nieskończoność, a wartość 0,53 to zaokrąglenie do najbliższej setnej. I pytanie w zadaniu brzmi: jaka jest wartość sinusa 32 stopni? Zachęcam was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Wskazówką może być ten trójkąt, w którym jeden z kątów ostrych ma miarę 32 stopnie. Zastanówcie się, jaka jest miara drugiego kąta ostrego, a potem skorzystajcie z podstawowych definicji na funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus i tangens. Powinno wam się na tej podstawie udać znaleźć wartość sinusa 32 stopni. Okej. Okay. Zakładam, że spróbowaliście policzyć to sami. Zróbmy to teraz wspólnymi siłami. Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie to 180 stopni. W trójkącie prostokątnym, takim jak ten, jeden z kątów ma miarę 90 stopni, ten kąt to 90 stopni. I w takim razie pozostałe dwa kąty muszą mieć w sumie również 90 stopni. Te dwa kąty w sumie to 90 stopni. Ten to kolejne 90 stopni, czyli razem wszystkie trzy kąty w tym trójkącie mają 180 stopni. Inaczej można powiedzieć tak, że dwa kąty ostre w trójkącie prostokątnym muszą być dopełniające. Dopełniające, czyli ich suma to 90 stopni. W takim razie, ile plus 32 równa się 90? 90 minus 32 to 58. Czyli ten kąt ma miarę 58 stopni. Dlaczego ma to znaczenie? Dlatego, że wiemy już, ile wynosi cosinus kąta 58 stopni. Pomyślmy teraz o tym wszystkim, jak o stosunkach długości boków trójkąta prostokątnego. Przypomnijmy sobie, że sinus to długość boku przeciwległego do długości przeciwprostokątnej, cosinus to długość boku przyległego do długości przeciwprostokątnej. A tangens to długość boku przeciwległego do długości boku przyległego. W takim razie możemy zapisać, że cosinus kąta 58 stopni, którego wartość już znamy, to długość boku przyległego do długości przeciwprostokątnej. Wiemy, że w tym trójkącie ten kąt ma miarę 58 stopni, czyli jego kosinus to długość boku przyległego BC. Przyległego, ale nie będącego przeciwprostokątną, bo przeciwprostokątna też przylega do tego kąta, ale dla uproszczenia mówimy przyległy albo przeciwległy w odniesieniu do dwóch boków przy kącie prostym, podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez długość boku AB. Zastanówmy się w ten sam sposób, jakim stosunkiem długości boków jest sinus 32 stopni. Sinus to przeciwległy do przeciwprostokątnej. Jeżeli teraz zastanawiamy się nad kątem 32 stopnie, to bokiem dla niego przeciwległym jest bok BC, czyli BC podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli AB. No i okazało się, że sinus 32 stopni to BC przez AB i cosinus 58 stopni to również BC przez AB. Inaczej mówiąc, jeżeli spojrzymy na nasz trójkąt, to sinus tego kąta równy jest kosinusowi tego kąta. Możemy w takim razie zapisać, że sinus 32 stopni równa się kosinus 58 stopni. A to się równa w przybliżeniu 0,53. Przekonacie się, że jest to bardzo przydatna własność. Sinus kąta jest równy kosinusowi kąta dopełniającego. Możemy to zapisać bardziej ogólnie sinus dowolnego kąta oznaczmy go teta równy jest kosinusowi kąta dopełniającego, czyli 90 stopni minus teta. Możemy wartości z tego zadania zmienić, zamiast sinusa 32 stopni. Możemy zapytać na przykład o sinus 25 stopni, i gdybyśmy znali wartość kosinusa ile to jest 90 minus 25? 65. Gdybyśmy wiedzieli, ile wynosi kosinus 65 stopni, czyli w trójkącie prostokątnym ten kąt miałby 25 stopni, ten kąt miałby 65 stopni, czyli wartości byłyby inne, różniłyby się od podanych w tym zadaniu, ale skorzystalibyśmy z tego samego pomysłu, z tych samych własności sinusa i kosinusa kątów ostrych w trójkącie prostokątnym czyli kątów dopełniających, takich których suma miar wynosi 90 stopni.